na live'ach sobie robimy wszystkie rzeczy poboczne, billboardy, tego typu sprawy, nie? Więc możemy sobie wyjechać nawet w dzień. Kurde, mogłem furkę zmienić, mam taką dobrą furkę porobioną, BM-kę. Tylko musiałbym sobie w niej malowanie chyba zmienić, bo to malowanie, co ja tam mam, to niezbyt, no. Siemaneczko. Czy będzie gra na kierownicy? Oh. Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Czyli jednak czyta ten czat całkiem spoko. Tak, czytam ten czat drugi też. Mam tutaj dwa czaty. Nie, będę musiał mieć rozdwojenie faktycznie, rozdwojenie jaźni jakiejś, żeby ogarnąć te dwa czaty, ale może dam radę. Dzisiaj pierwszy raz to testuję, więc zobaczymy, jak będzie szło. Dobra, muszę wrócić do garażu z powrotem, bo chcę wziąć BM-kę. Ten samochód zdegradowałem trochę. Właśnie, jedną rzecz musimy sobie sprawdzić, bo to jest ciekawe. Z tego samochodu powyciągałem sobie części i mam je w ekwipunku. I pytanie teraz, czy mogę te części załadować sobie do samochodu z zupełnie innym silnikiem? Nie? No wiecie, to jest Need for Speed, w rzeczywistości to by było takie trochę niemożliwe, ale tutaj dużo rzeczy jest możliwe. Więc zobaczmy, osiągi. No tutaj mam wszystko na pro, czekaj. I tu mi się żadne części nie pojawiają, więc chyba muszą być specjalne części do danego samochodu, żeby to działało, nie? Dobra, tutaj sobie par... co to mi się tutaj? Pyk. Mamy tu ekwipunek. Do tego BMW... O, właśnie. Zakłócacz wyłącznika. 16 tysięcy. No, tylko musimy hajsy pozdobywać, no. Dzisiaj jest wczesna premiera tej gry. Jak ktoś tam sobie ogarnął dostęp do niej, to może grać. A jak ktoś nie ogarnął, to nie może. Ja mam sprzęgło na... sprzęgło super zamontowane. Z kategorii super. Czy jest są opony Pro Plus? No nie, no wiecie, ja muszę tu poziomy sobie powbijać, pojeździć te wyścigi, kasy pozdobywać, no. Jest dużo roboty, ale przede wszystkim będę się chciał skupić teraz na tych różnych billboardach. A tak naprawdę to zaczniemy sobie od może malowania tego samochodu, bo powiem wam, ja nie wiem, czy ktoś tutaj już zrobił malowanie Most Wanted do tego auta? Jest! Proszę bardzo. Ale ktoś tutaj się podpisał, to ja tak nie chcę. Bo jak pobierzemy sobie czyjeś malowanie, to... no to nie możemy go już zmienić, tak? Ale patrzcie, jakie tu malowanka można sobie dawać. W ogóle, chyba zrobimy jakieś swoje, nie? Malowanko. Edytor. I najpierw muszę usuwać to, co tutaj... to, co tu jest, ty kompozyt. Duży brokat. Dawaj duży brokat może zostawimy, he? Dobra, duży brokat. I teraz, co my tu możemy zrobić? Malowanie chip gangu. A w ogóle, wiecie, taka ciekawostka odnośnie to jest to, że będę miał tutaj swoje naklejki. Tak jak widzicie tutaj są naklejki innych youtuberów, jakichś marek, tak? Tutaj ma na przykład swoją naklejkę AR. Kojarzycie go, to jest youtuber inny. AR. Jeszcze ktoś tutaj miał. O, to jest jego. To jest chyba jego logo. Ktoś tutaj jeszcze miał z youtuberów taką swoją naklejkę. Ja będę miał też swoją tutaj naklejkę w grze, którą będziecie mogli sobie nałożyć na swój samochód. Z tego, co się dowiedziałem, będę miał tą naklejkę dodaną do gry w trzecim update'cie jakimś, także zobaczymy. Robimy w takim razie może chip gang, co wy na to? Jak my to ogarniemy? Chip gang. Okej. Chip gang, tak, malowanie chip robimy. Taki prosty napis pewnie ktoś by mógł zrobić lepiej. Zrobimy jakąś taką swoją BMW. Ja jeszcze jej nie mam ulepszonej na maksa, ale już jest dosyć szybka. Ej, łatwo się naklejki tutaj robi, powiem wam. O, fajnie to wygląda. Dobra, co my tu jeszcze możemy zrobić? To można, właśnie, wiecie czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi tego, żebyśmy mogli sobie te naklejki jakoś dodatkowo powielać. Dobra, i teraz... Ojej, nie to zrobiłem. Żeby można było je sobie powielać, nie? W Fordzie Horizon mam na przykład coś takiego jak stempel.
wtedy możemy sobie stemplować daną naklejkę, nie? Jak chcemy ją gdzieś tam powtarzać, powielać często. Czekajcie, ja się tu muszę trochę skupić. Okej, i teraz ją dajemy sobie tu i może damy ją sobie na inny kolor. O, do góry trochę. Trochę ją przekrzywimy, cyk. Ha! Ej, dobrze to wygląda. Znaczy, mi się podoba. Innym nie musi. Dobra, i tu musimy poprawić. Jest git. Mamy swój chip-chipowe malowanie, nie? Masz powielenie pod Y? Czekaj, tu mam... Nie, powielanie tam było usuwanie, wiesz? Usuń winyl. To nie jest powielanie, tam jest usuń. Oh my god. Kiedy robimy wydech? Zaraz porobimy, zaraz wam pokażę to wszystko. Tutaj można zrobić też swapa... swapa silnika. Ja nie wiem, jak ta BMK będzie brzmiała z V8. Jak tu w ogóle V8 brzmi? Mam co prawda jakiegoś tam Mustanga starszego, ale jakoś on tam nie brzmi niesamowicie. Dobra, jeszcze tutaj sobie z tyłu zrobimy cień, bo to mamy finansowane z 500+. Nie wiem, czy nie zmienimy kolor tego napisu na biały może? Dobra. I tak. Bierzemy tutaj jeszcze, zrobimy sobie tło. Hops. Co to tak prześwituje dziwnie? Bo to może jest pod tym napisem, dobra. Coś to dziwnie się nakłada na ten zderzak. A to może dlatego, że mamy taki dziwny kolor na tej BMC, nie? Trochę zmniejszymy. O. No i dobra. No i gitarka. Takie proste malowanko sobie zrobiliśmy. Nie będziemy się tutaj aż tak dużo spuszczać nad tym. Czekaj, coś na dachu możemy zrobić. A, bo dobra, to jest... Myślałem, że... Dobra, zapisujemy zmiany. Aha, jeszcze jedną rzecz. Kolor lakieru może jakiś inny wybierzemy jednak. Jaki tu odcień ogarnąć? Może czarną? Ty, jak będzie wyglądała czarna? Ohohoho! Czekaj. Matowy, typowo Sebiksowy. Ale to poszerzenie z Most Wanted dalej jest ładne, nie? Czerwony mówicie, że szybszy będzie, tak? Dobra, spróbujmy czerwony. Może jakiś ciemny czerwony, czy coś takiego. Okej. I jasność. I nasycenie koloru. I co, taka czerwona? Chip gangowa? Czy na purczacie będzie każdy stream? Tak, na purczacie będzie każdy stream. Walnij go na czerwono. No to myślę, że czerwony będzie spoko. Tylko taki ciemniejszy może wybierzmy, nie? Tak, żeby się nie rzucał od razu policjantom w oczy. Tutaj mamy duży brokat wybrany. Możemy, o, jeszcze coś takiego zrobić. Zobaczcie, jaki to jest szalony kolor. Jesus. Widzicie, jaki to ma... Jaką to ma fakturkę? Tu mamy kompozyt węglowy. Czarny, szczotkowany metal. Drobny brokat mamy. Zostawmy może drobny brokat, co? Tu mamy jeszcze jakieś hardkorowe. Patrzcie na to. Co to jest za kolor w ogóle? Nie jesteś w stanie stwierdzić nawet. Dobra, mamy pokolorowane. Kolor lakieru jest. Później będziemy sobie tam dodawać jakieś nowe naklejki. Nie wiem, coś sobie pomyślimy. Co tutaj ten. Ja wam udostępnię ten lakier, to malowanie. Poczekaj. Biblioteka i udostępni. Proszę bardzo. Macie udostępnione, jak będziecie mieli tą BM-kę, proszę bardzo, od razu możecie ładować to malowanie. German Style, Sebik Style, mówisz?
Dobra. Czarna lepiej jednak wyglądała? Czerwona też jest spoko, później najwyżej zmienimy sobie to malowanie na jakieś inne. Kurde. Mamy tutaj, wiecie co, ja nie mam za dużo pieniędzy, żeby tu wszystko zrobić. Możemy sobie klakson inny dać. Możemy samochód w ogóle, to jest najfajniejsze, że auto możemy w każdej chwili, jak tunigujemy, możemy je sobie odpalić, nie? Czyli na przykład chcesz sobie teraz przetestować, jak fura brzmi. Coś takiego, nie? I to jest na razie silnik rzędowa szóstka, 3-litrowa z BMW. Możemy także zmienić częstotliwość strzelania. Patrzcie. Tam z boku jest rura wydechowa, ją słabo teraz widać, bo tutaj nie widać tego. Możemy sprawić, żeby samochód mniej strzelał. Ja oczywiście to od razu ustawiam na maksa, żeby jak najwięcej strzelał, nie? Negatyw zrobić? Nie, do tej BMW nie pasuje negatyw. A nadać jakieś mody? Za chwilę na Discorda wyślę informację, jak coś się zmienia. Dobrze, Trasek, możesz mi wysłać, ja to po tym, po streamie ogarnę. Dzięki w ogóle za info. Chyba coś takiego zostawię. Genialne to jest, nie? To jest naprawdę genialne. Ja mam tutaj zainstalowaną pneumatykę w tym samochodzie. Jak się zatrzymamy w jeździe dowolnej i wyłączymy silnik, to samochód siada idealnie i te felgi, koła ogólnie idealnie pasują do tych nadkoli jakby. I jeszcze wam coś pokażę odnośnie tej BMW-ki. Ciekawostkę taką, to jest... Aha, z tyłu możemy sobie jeszcze te zaciski hamulcowe zmienić na BM-kowe. Tutaj miałem takie jakieś zwykłe. I właściwie mamy furkę porobioną praktycznie. Już właściwie wszystko ma tutaj ogarnięte w tym samochodzie, nie? Płomienie tak, zaraz wam pokażę te płomienie, jak to wygląda w jeździe dowolnej. Czy mam Discorda? Mam Discorda. A V. Łagodnie w pierwszym słaku wydawało się ok? O. Patryk, od ilu lat ty mnie obserwujesz tutaj na Facebooku? Dobra, patrzcie na to. Furka nieźle już obdzie. Zjazd z krawężnika, nie? Tak. I to nie jest maksymalne obniżenie jeszcze furki. Patrzcie na to. Kosmos, nie? Z tymi płomieniami. I patrzcie na to teraz. Głowy wam wybuchną teraz. No jak dla mnie bosko to wygląda. Mamy tu pneumatykę, zobaczcie, kółko idealnie z błotnikiem, no po prostu pięknie to wygląda, naprawdę. I tutaj możemy sobie robić kozackie zdjęcia, pewnie widzieliście już miniaturki u mnie na kanale, gdzieś tam. To no, mniej więcej na to pozwala nam ten tryb zdjęciowy. Bardzo fajne rzeczy można tutaj robić. I te zdjęcia zapisują się w dokumentach, możesz sobie naprawdę zajebiste rzeczy porobić w tym trybie fotograficznym. Jak dla mnie jest spoko. Najlepszy standardowy dźwięk R6. Tutaj jest spoiler, ten z Most Wanted. Można dodać też taki doczepiany z tyłu, ale myślałem, że chciałem sobie zrobić taką wersję właśnie z Most Wanted'a. Kurde. No można dużo rzeczy tutaj zrobić, nie, z tym. Fajnie się można tym pobawić. Jak ktoś lubi motoryzację, lubi samochody, tuningowanie, to na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Ogniskowo możemy sobie zmieniać. Cyk.
I te zdjęcia mi się gdzieś tam zapisały w dokumentach, nie? Jak ruszamy samochodem, on teraz już się automatycznie odpalił. Ale jak go kładziemy na glebę, no to on teraz jest wyłączony, nie? Fajny potworek, co? Reputacja wzrasta, no tak. Dobra, startujemy. Będzie się robiło realne zdjęcia. No nie wiem właśnie, tutaj wydaje mi się, że nie masz takiej fotorealistycznej grafiki jak w Forza Horizon 4, więc te realne zdjęcia to tak chyba nie do końca tu wyjdą, nie? Furkę mam już dosyć szybką. Tutaj w Need for Speedzie, jak będziecie oglądać odcinki na YouTubie, tam pokażę wam, jak wygląda mniej więcej tunik tych wszystkich podzespołów, osiągów. Zresztą, jak czegoś nie wiecie, to pytajcie się tutaj na czacie, od tego jest ten czat. My teraz na streamie, naszym celem jest to, żeby robić wszystkie te takie wyzwania tutaj, nie? Czyli żeby na przykład jest tutaj 226 km na godzinę, żeby osiągnąć jaką prędkość. No i naszym zadaniem jest taką prędkość osiągnąć, żeby pozaliczać te wszystkie rzeczy, porozwalać billboardy, podkrywać, podzwiedzać świat. A na odcinkach na YouTubie będę sobie po prostu... Ty, co to za rozwalone słupy? Na odcinkach na YouTubie będę przechodził fabułę, ok? Tak się możemy umówić? O, potworek niezły, nie? Czy będzie losowanie patronów? Konrad, już było dzisiaj, wiesz? Przed chwilą było. Siema Martyna. Niewiele. Dobra. Co chwilę tutaj rozmawiają z nami te postaci. To my sobie spróbujemy zrobić ten radar na 200 kilometrów. Jaką potrafi rozwinąć prędkość? Uwaga! Słuchaj, mam trochę gotówki. Uwaga! Łup! Dwie gwiazdki! Udało się wbić, nieźle. I tutaj jest masa takich różnych znajdziek. Jak na przykład tu mamy graffiti. My sobie podjeżdżamy do tego graffiti i sobie zbieramy i później możemy nałożyć to na samochód. I wszystkie takie poznajdywane rzeczy później dodają nam jakieś ciekawe upgrade'y do samochodów. Tego typu sprawy, nie? Szkoda, że wydech z boku. Patryk, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sobie zamontował ten wydech z tyłu. Ja sobie zamontowałem z boku, bo ja ogólnie bardzo w samochodach to lubię. Tak, i tutaj mamy chyba strefę driftu. Nie wiem, tym samochodem będzie mi ciężko zrobić drift, bo on jest porobiony pod wyścigi, wiecie, typowo. A nawet bramki pominąłem. No, on jest typowo pod wyścigi, więc nim nie podriftuję. Jest super przyczepny. I na razie sobie nim trochę pojeździmy, strasznie lubię tą BMW. Ile zapłaciłem za Need for Speed'a? Wiesz co, nic nie zapłaciłem, dostałem w ramach programu EA Games Changers. Patrzcie, możemy sobie taką laskę nawet nałożyć na samochód. Wszystkie te naklejki, które tutaj znajdziemy, później możemy je wykorzystać do malowania naszego auta, to jest super. Będziemy sobie troszeczkę jeździć tych wyścigów też tutaj dziennych, bo one są takie dosyć monotonne, nie ma co ukrywać, ale będziemy sobie je jeździć, bo za nie jest bardzo dużo hajsu. Naprawdę, ogromna ilość hajsu. Dobra, pyk. I spróbujemy tam hopę zrobić. Czekaj, bo tutaj chyba jeszcze jakieś malowanko jest. Pominąłem to. Tak, bo ogólnie jak obok czegoś przejeżdżamy, to nam się to po jakimś czasie dopiero odkrywa, nie? Patrzcie na to! Właśnie, skoro wybierasz między dniem a nocą, czy są tu zachody słońca? No właśnie, nie ma tu zachodu słońca, trochę lipa, nie? Ale za to jest deszcz, który robi taki klimat, strasznie mi się to podoba. Bardzo mi się ogólnie ta gra podoba. Dużo fajniej się jeździ samochodem niż w poprzednich częściach. Zaraz, gdzie była ta hopka? Tam jest. Dużo fajniej się jeździ tym samochodem i tak jak wy oglądacie to teraz na streamie, czy tam na odcinkach gdzieś, to się to wydaje, jakby te samochody prowadziły... Jakby te samochody prowadziły się jak jakieś, nie wiem, paczki zapałek, jakby były takie super lekkie, czy coś takiego? Nie jest tak. Naprawdę bardzo przyjemnie się prowadzą te autka. Tak jak widać zresztą. Deszcz wygląda zajebiście w tej grze, naprawdę, zobaczcie. Jak stoję w miejscu i pada deszcz z w sumie bezchmurnego nieba, nie, to... To sobie pada właśnie tak jak pada deszcz normalnie, no właśnie przestał, bo
bo jest ładnie przez to. Ale jak się rozpędzamy, zwłaszcza w nocy to fajnie widać, jak się rozpędzamy, to ten deszcz zaczyna tak napierniczać. Super. Siema, fajna blika. Siema, Dawcio. Praca kamery to porażka? Się skończył na underground? Coś ty! To poprzednie Need for Speed nie mają podejścia do tego, serio. Zagraj sobie teraz w undergrounda i porównaj jakiegoś undergrounda czy tam Most Wanted'a do tego Need for Speed'a. Nie ma porównania żadnego. Po prostu dobrze ci się zapamiętała ta gra i tyle. O, kurde, jak to daleko jest! Co tu trzeba mieć za furę, żeby tam doskoczyć? Jedzie beta, dudnik, bas, a w zderzaku wlew na gaz. Tutaj mamy billboardy, na nie trzeba wskoczyć. I zobaczcie, jak ukryta jest schopka, widzieliście? Tutaj jest schopka ukryta. Ty, mi dach się urwie w tej BMC, będę miał cabrio chyba. Dobra, zawracamy. Myślicie, że się rozpędzę? Dosyć. Dobra. Czy jest kamera pierwszoosobowa? Nie ma kamery pierwszoosobowej, jest ze zderzaka i jest z maski kamerka. Teraz wam pokażę. Proszę bardzo. I maseczka jest... O! Tutaj przy okazji jechała BMW-ka w ruchu ulicznym, ta, którą ja chyba mam. To jest kamera z maski, nie? Tak sobie wygląda. I patrzcie, BMW. Przed tuningiem białe? I po tuningu to moje. Nie mogę go dogonić, kurde, szybsze jest od mojej BMW-ki. Dobra. Ops. Zbieramy sobie kolejną znajdźkę i jedziemy. Musimy sobie zmienić ten pedalski klakson. Myślę, że spokojnie serię Hit może nazwać wersją Underground 3. Myślę, że spokojnie tak, z tym, że mamy tutaj dodatkowo jeszcze dzień, ale klimat w nocy, ja wam zaraz pokażę, jaki jest klimat w nocy, człowieku, patrz. W każdej chwili możesz się przenieść na noc. Whoop. I się przenosisz na noc. Jest noc. Nie? I zobaczcie, jest zupełnie inny klimacik. I policja jest bardziej agresywna, w nocy też jest taka opcja, że możemy się tylko 3 razy naprawić samochodem. Jak naprawimy się, jak będziemy się chcieli naprawić 4 raz, no to niestety nie możemy. Koniec. Złapie nas policja i do widzenia. Tu jest gdzieś billboard ukryty. Nie mogę go namierzyć. Gdzie on jest? Widać, że mało grał w Undergrounda 2, Most Wanted, tam się grało dla grafiki. Tam się nie grało dla grafiki. Oj, Krystian, ty mnie nie znasz. Ja trzy razy, ja wiele razy przechodziłem Undergrounda i Most Wanted. Po prostu przechodziłem je niedawno i po prostu wiem, jakie są te gry i one są nudne dzisiaj. One nie dorastają do tych standardów, które mamy dzisiaj w grach, po prostu. One są fajne, fajnie się w nie gra, ale to nie jest standard na dzisiejsze czasy. Tam trzeba dojechać jakoś do tego billboardu. NFS w nocy to jak Dying Light, ciężko przerwać czas. Tak, będziemy tutaj się ścigać z policjantami, bardzo agresywna jest tutaj policja, ciężko ją ogarnąć. Brzmi zajebiście, dźwięk możemy sobie tutaj modyfikować, w ogóle możemy wjechać na te tory, które się tam świecą na niebiesko. Okej, dosyć wyrozumiała ta policja była. Możemy sobie wjechać na te tory i to próbuję teraz zrobić. Tu jest takie wyzwanko, gdzie właśnie musimy się ścigać po tych torach. Ale jest też hopka, żeby na nie wskoczyć i chyba z tej strony się skakuje i musimy je przejechać całe, żeby zniszczyć tamten billboard. Przy okazji tu mamy chyba jakieś malowanie do zebrania. Zobaczmy. Tak, jest. Fotę strzel. Tak, fotę możemy sobie strzelić w każdej chwili, naciskając gałkę pada. Czy jesteśmy w trybie fotograficznym, czy nie. W każdej chwili możemy sobie strzelić, znika nam wtedy interfejs i mamy piękną, ładną fotkę z jazdy. Ja szukam teraz... O, jest chyba tam dalej jeszcze. Szukam miejsca, gdzie się wskakuje na te tory. I to w sumie chyba jest dosyć dobre miejsce, żeby uciec przed policją. Pamiętacie, w Need for Speedzie Most Wanted to się właśnie tak wskakiwało na te podwyższenie koło...
nie wiem co to było, centrum handlowe. O, tutaj jest schopka, to się wskakuje na górę i policja chyba za nami tu nie wskoczy, prawda? Tylko trzeba się dosyć mocno rozpędzić, żeby tam się udać, nie? Dobra, spróbujmy. Ta woda, która jest, ona nie działa. Tak, faktycznie Marcin, woda, niektóre kałuże tutaj dziwnie działają w tej grze. Po prostu nie działają, ale mam nadzieję, że to naprawią, jakoś poprawią. Czemu nie grasz na kierownicy? Ja nie wiem w ogóle skąd pytania, żebym grał na kierownicy, no. Naprawdę. A mój! Patrz, przeleciał. Dobra, to musimy w drugą stronę chyba. Czy jutro kontynuuję fabułę? Myślę, że tak, Patryk. Dobra. I tak, zawracamy. Wup! Gdzie jest ta chopa? O, widzę ją, dobra. Spróbuję teraz wskoczyć na tory. Ło, zabrakło mi prędkości. Tutaj trzeba uważać na takie wywrotki, bo czasami możemy się dosyć mocno zniszczyć. Wydaje mi się, że podczas pościgu samochód jest dużo bardziej podatny na uszkodzenia niż podczas takiej normalnej jazdy. Ej, no w tą grę się nie gra na padzie, ludzie! Znaczy, Boże, nie gra się na kierownicy w tę grę. Się gra tylko na padzie. Dobra, spróbujemy teraz się trochę mocniej rozpędzić. Hop! A mój! Woo! Udało się! Dobra, jesteśmy na torach. I teraz musimy podjechać do tamtego billboardu. Jak będziecie już na tych torach, to ja wam polecam, żebyście tutaj jeździli sobie na kamerze z maski. Naprawdę bardzo, bardzo łatwo tutaj spaść stąd. Jak to się nie gra na kierownicy? No w tą grę się nie gra na kierownicy. Czy w tę grę? Policja mocnych tekstów używa w tym NFS-ie. Tak, ona jest tutaj bardzo arogancka, ta policja. Nie ma takiej, wiecie, że kod 3, coś tam, sratatata, tylko o, teraz cię dopadniemy, o, teraz dostaniesz pierdziel. Patrzcie, tu jest pierwszy billboard. I to są bardzo trudne billboardy do zniszczenia. Chyba, że damy radę go tak zahaczyć. Nie, pojadę najpierw tamtego rozwalić, który jest dalej kawałek. Ale klakson będzie trzeba wymienić, koniecznie. Trzeba uważać, bo bardzo łatwo można spaść. Dobra, zbliżam się już chyba do billboardu. Tak, billboard jest tutaj po lewej. Teraz muszę jakoś zeskoczyć na to. O! Już, no niestety nie będę mógł tam wjechać z powrotem, ale mogę zniszczyć ten billboard. Tyk. Że drugi raz będę musiał skoczyć na te tory i no i tamten billboard wcześniejszy ogarnąć. Oby Mercedes brzmiał wydupiaście. No myślę, że jak pozarabiamy później trochę kasy, to kupię jakiegoś Mercedesa, żeby sprawdzić. Chętnie w sumie. Się przypomina Carbon i Most Wanted przez tych policjantów. A, no tak. Carboni i Most Wanted byli policjanci. Z tym, że tutaj naprawdę policja jest mega upierdliwa. Jak już ich trochę powkurzamy i mamy wysoki poziom, nawet drugi poziom jak mamy, to jest ciężko tu przetrwać. Dobra. Jeszcze raz musimy skoczyć na te tory i ogarnąć jeszcze jeden billboard w tym miejscu. A ta furka ma miks odgłosów, tak. Z przodu brzmi inaczej. I to jest najlepsze w tym samochodzie, że zobaczcie. Mamy wydech z tej strony, prawda? Ja wam coś pokażę. Mamy wydech z tej strony, dodajemy gazu. Nie? Brzmi inaczej.
z tyłu inaczej, z przodu inaczej i w zależności od tego, z której strony jest wydech, to brzmi inaczej. Fajne, że to zostało zaimplementowane w tej grze i takie odzwierciedlone dosyć ciekawie, nie? Dobra, musimy mieć tak około 180 km na godzinę, mamy 200. Jest dobrze. To mnie to wybiło. Ej, co teraz? O właśnie, przy okazji możemy zobaczyć spody samochodów. Cholera. Dobra, 200 km na godzinę to trochę za dużo. Mi się kolorystyką przypomina Underground. W sumie tam nie było takich jaskrawych, różowawych kolorów. Tak myślę. A tutaj niekiedy pojawiają się takie. Dobra. To prawie taki symulator, Grzecho, tak? Czy auta są przyklejone do ziemi? To zależy, jak stuningujesz. Ta BMW jest zrobiona bardzo na przyczepność, a i tak nie zwiększałem tutaj maksymalnie docisku aerodynamicznego. Dobra, i teraz będziemy mogli sobie rozwalić ten billboard. Rozwalić ten billboard, który wam mówiłem, żebym chciał go ogarnąć. Dobra, pyk. I ma... łatwo się wspierdzielić z tego. Prawda, to tak nie wygląda. Wydaje się to być dosyć szerokie, ale naprawdę te furki są dosyć skrętne. Dobra, jak to rozwalić? Na pewno musimy zrobić to z rozpędu. Trochę skręcić na lewo. Łup! O, no i teraz to tak. Kurde, ile trzeba było się namęczyć z tym dziadostwem. Dźwięk turbo zarypiaste są. No. A tu jeszcze można ulepszyć. Uwaga. Chyba się udało. Chyba się udało, jakoś rozwaliłem. Dobra, pięknie. Siema Marek. A, dobra. Więc tu sobie zrobiliśmy billboardzik. Teraz tu mamy hopsalnię. Jeszcze jakiś billboard przydałoby się tutaj ogarnąć, bo w tej dzielnicy mamy jeszcze jeden billboard do zniszczenia w tej dzielnicy. Jest tutaj. O, dobra. To byśmy mieli wszystkie billboardy. Ciekawe, co ja za to dostanę. 2500 gotówki i reputacji 160. Dostaniemy za zrobienie wszystkiego tutaj w tym miejscu. Dostaniemy jakiś neon purpurowo-platynowy czy coś takiego. Więc takie nagrody, no takie sobie, nie? Teraz pojeździmy sobie wyścigi. Aha, tam, jak się tam trzeba rozpędzić? Ja nie mam chyba takiej fury, żeby tego billboarda zrobić. Weźmiemy tą BMW-kę zaraz na wyścigi i sobie tam kasy trochę podrobimy, nie? Bo przydałoby się kajsu. Naprawdę te części tej grze są bardzo drogie, jak na początek. I trzeba sporo najeździć, żeby jakąś tam furkę stuningować całkiem porządnie. Jak go wywaliło. Powinny to być billboardy wyborcze, wtedy ludzie by chętnie je rozwalali, prawda? Dokładnie tak, Grzecho. Co my tu mamy? To jakiś flaming? Co to jest? Co to? Dobra. I co, jeszcze butę do domu? Tak. Dobra, startujemy. Próbujemy się tutaj rozpędzić do jakiejś konkretnej prędkości i skoczyć tam do billboardu. Niewiele brakuje, ale jeszcze mam za wolną tą furkę, no. Tu się pojawił kolejny flaming. Co to są w ogóle za flamingi? Nie no, wiecie co, trzeba, żeby tutaj faktycznie te wszystkie znajdźki robić, to trzeba mieć naprawdę jakąś super szybką furę. Ta BMW na razie nie daje rady. Myśmy musieli ją albo zesłapować, albo ten silnik jakoś ulepszyć. Dlatego może pojedźmy sobie na wyścigi dzienne, żeby poogarniać trochę hajsu. Czekaj. Aha, jak jesteśmy w nocy, to nie możemy sobie zmienić tak o na dzień po prostu. Musimy podjechać do kryjówki i dopiero tam się zmienić, nie? No. Mam wczesny dostęp, Krzysiek, do tej gry, dlatego mogę wcześniej grać.
Czy można swapować w tym NFS-ie? Tak, można zmieniać silniki w tej grze, w samochodach. Można bez problemu włożyć do tej BM-ki na przykład V8. Jak to się robi? Bardzo prosto. Tutaj mamy opcję wymiany silnika, z tym, że ja mam to zablokowane obecnie. Ale można to robić. Na przykład mogę włożyć silnik Wankla tutaj. Można włożyć sobie tutaj V8 4-litrową. V8 4,4 litra. V8 3,8 litra. V8 4,5 litra. Tak, różne mamy opcje tutaj do wyboru. No i zastanawiam się właśnie, czy waga tych silników jest też uwzględniona. No bo w przypadku silników Wankla to mamy tam niższą wagę i stosunkowo dobrą moc, tak? Więc ciekawe, czy ta waga faktycznie będzie wpływać na lepsze prowadzenie samochodu, jak myślicie? Za te flamingi dostaniesz jakiś samochód? No właśnie, poczekaj, byśmy musieli wejść do garażu. O właśnie, tutaj patrzcie, są gracze, samochody innych graczy. Nie, tu na przykład mamy chyba... Tak, tutaj już mamy na przykład BMW GTR. Ten prawdziwy, bo zobaczcie, w środku już mamy taką klatkę bezpieczeństwa. Mamy tutaj, nie wiem, co to jest w ogóle. Ta rura taka wystająca z boku. Mamy tam chyba jakiś dolot powietrza, nie wiem, co to jest. Albo wylot powietrza, to jest, nie wiem. Więc to mamy. No i mamy te takie fajne felgi, tak? Tą BM-kę możemy zdobyć w momencie, kiedy przejdziemy całą grę, fabułę. I tu są samochody innych graczy, także możemy podejrzeć, co będziemy mieli tutaj do dyspozycji mniej więcej później. To jest chyba Huracan? Huracan Spider, właśnie, musimy sobie ogarnąć jakieś tam rzeczy związane z tymi samochodami. Dobra, idziemy do dnia, będziemy sobie zdobywać hajsy teraz. Pojedziemy trochę tą BM-ką. Ciągle ten sam tunik z Most Wanted, zero myślenia. No, ludzie lubią to sobie powracać do tego starego Need for Speed'a, ale w wielu już tych częściach NFS-a pojawiała się ta BM-ka, nie? Dobra, jedziemy sobie na wyścigi. Czekaj. Pojedziemy sobie... Tutaj mamy masę tych rzeczy do robienia. Tutaj odblokowały mi się ostatnio zawody driftowe. I tu mamy kontrolę prędkości. Chodźmy sobie może do tej części miasta. Pojedziemy, zobaczymy, co tam jest, okej? Okay?